Wnętrze pracowni ceramicznej niemal w całości wypełniają akcesoria, przedmioty, dzieła skończone, a również te uszkodzone, które pozyskaliśmy z pracowni Aleksandry Domanowskiej. Pracownię tę odwiedziłam ostatni raz na początku ubiegłego roku. Po kilku latach od śmierci artystki zostały wówczas wykonane fotografie dokumentujące jej stan. Dzięki uprzejmości spadkobierców, którzy przekazali nam do zbioru większość elementów tej pracowni, możemy pokazać klimat, atmosferę tego miejsca. Aleksandra Domanowska ukończyła studia malarskie na UMK w Toruniu. Po przyjeździe do Włocławka związała się bardziej z artystami, którzy spełniali się w tworzywie ceramicznym. Fascynowało ją to. Zaprzyjaźniła się ze Elżbietą Piwek-Białoborską, która nauczyła ją zasad technologii. I może to spowodowało, że właściwie większość dorobku artystycznego Aleksandry Domanowskiej to są wyroby z ceramiki. Wiele bardzo symbolicznych przedstawień figuralnych, statuetek, ceramika użytkowa, wazy, ikebany, patery. Wszystko to tworzyła w urządzonej w garażu na posesji przy ulicy Okrzei pracowni. Zakupiła piece ceramiczne. Była właściwie jedyną tutaj we Włocławku artystką, która tak poważnie i samodzielnie podchodziła do tej pracy, jeśli chodzi o ceramikę, bo po prostu zainwestowała w urządzenie tej pracowni. Właśnie z tego miejsca w ubiegłym roku udało nam się pozyskać dzięki darowi spadkobierców wiele przedmiotów, które otaczały Aleksandrę Domanowską w tej przestrzeni garażowej, pracownianej. Artystka w ostatnich latach właściwie nie zaglądała do tego miejsca, także na tych fotografiach widzimy już taki stan pracowni, atelier artystycznego, lekko, można by powiedzieć, zdewastowanego. W pracowni ceramicznej, którą zdominowały akcesoria należące kiedyś do Aleksandry Domanowskiej, uwagę też przyciąga sztaluga, która w tej pracowni się znajdowała. Sztaluga ta wcześniej należała do Henryki Królikowskiej, bo tak jest tutaj na odwrocie opisana. W pracowni ceramików prezentujemy też dorobek innych artystów. I tak pokazujemy tutaj prace w różnych etapach powstawania, wykonywane przez Kazimierza Borkowskiego, który też studiował malarstwo, a po przyjeździe z Wilna do Włocławka zajął się bardziej właśnie pracą ceramiczną. Wykonywał niewielkich rozmiarów plakiety okolicznościowe z napisami, z elementami architektury. Zajmował się też wykonywaniem biżuterii, a nawet guzików. I te przykłady tutaj pokazujemy. Jednocześnie jego córka, pani Maria Wileniec, przekazała nam do zbiorów narzędzia, jakimi się posługiwał. Być może niektórych z Państwa zdziwią te narzędzia, właściwie częściej używane w gabinetach dentystycznych. Mówiąc o pracowniach artystów ceramików,
We Włocławku nie sposób pominąć ośrodka wzorcującego przy fabryce fajansu. Mieściła się tam pracownia, w której artyści, projektanci mogli również wykonywać swoje prace, unikatowe formy ceramiczne, prezentowane później na rozlicznych wystawach i konkursach. W ośrodku wzorcującym ceramiki stołowej pracowali m.in. Elżbieta Piwek-Białoborska, Wit Płażewski i Jan Sobiński. W kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w dziale fajansu znajdują się przykłady projektów rysunkowych z formami, projektów kolorystycznych, malatur, wzorniki różnego typu. Natomiast brakuje w tym zestawie form, które pokazują poszczególne etapy powstania przedmiotu ceramicznego. Na naszą wystawę udało się nam wypożyczyć od córki pana Jana Sobińskiego, pani Grażyny Guźleckiej, zarówno formę z gipsu, jak i formę biskwitową, które służyły do wykonania pater okolicznościowych. Te przedmioty dają obraz poszczególnych etapów powstawania właśnie takiej ceramiki okolicznościowej.